dalej. Oczywiście jesteśmy w kluczowym momencie. Znalezienie satysfakcjonujących granic prawa dostępu do informacji publicznej na osi bezpieczeństwo-wolność. I to jest klucz. I teraz spróbujmy do tego podchodzić bez emocji, tak? Z pewnego punktu widzenia patrząc, wolność jest nie tylko pojęciem, ale jest takim atrybutem cech, takim atrybutem demokracji i w nowoczesnym świecie, że w gruncie rzeczy jest nieograniczona. Jednak, nowożytność to wskazuje, są różnego rodzaju ograniczenia. One albo mają uzasadnienie, albo nie mają. W demokratycznych państwach poprzez drogę prawną starają się ci, którzy aktualnie mają mandat do wykonywania zadań publicznych, znaleźć rozwiązania, które te ograniczenia wprowadzałyby wtedy, kiedy to jest konieczne. Tradycyjny spór między państwem a jednostką w jej wolności, grupą w jej wolności. Jeśli ma określone reguły, ten spór, nie ma problemu, demokracja się rozwija. Jeśli istnieje ograniczenie wolności związane z nadmiarem władztwa dla różnych instytucji, w skrajnej wersji mamy do czynienia z totalitaryzmem. Z czym mamy do czynienia w Polsce? Na dzisiaj chyba jeszcze, mówię to bardzo otwarcie, z niemożnością dobrego zdefiniowania i znalezienia formuły, żeby dobrze powiedzieć, jak chroniąc wolność, każdą wolność i każdego wolność, stworzyć mechanizmy bezpieczeństwa. Ten spór, który toczył się wokół zmian w artykule 5, był związany z ograniczeniem dostępu do informacji publicznej, ponieważ państwo, i chcę to bardzo jasno powiedzieć, państwo można traktować jak obcy twór, a można traktować jako w pewnym sensie emanację obywateli do chronienia interesu publicznego. To podlega ocenie, czy jest robione źle, czy dobrze. I teraz zadajmy sobie przewrotne pytanie. I wracam teraz nie do sporu o to, jakimi trybami, co, gdzie było zmieniane, tylko do meritum, bo chcę najpierw, żebyśmy przedyskutowali kwestię meritum. Czy państwo ma obowiązek, prawo i potrzebę chronienia interesu publicznego, nie siebie i nie urzędników, interesu publicznego w czasie negocjacji międzynarodowych? Wtedy, kiedy umawiamy się, ja to wielokrotnie podkreślałem, nie co do tego, jakie jest stanowisko Polski w sprawie takiej, a takiej, bo to powinno być jasne, jawne, dostępne i tak dalej. Ale wtedy, kiedy opracowuje się instrukcję negocjacyjną związaną z tym, zawieramy w sporze o takie, a takie rozwiązanie, kompromis z Chinami i Szwedami przeciwko Niemcom i Brytyjczykom, wymyślone sytuacje, żeby nie było, że tutaj replikuje jakąś konkretną instrukcję negocjacyjną. Ale taka potrzeba jest i może zaistnieć. I teraz interes publiczny wymaga, żeby wiedza na temat tej instrukcji miała w czasie, czyli wtedy, kiedy trwają te negocjacje, charakter ograniczony. Bo wbrew interesowi publicznemu jest ujawnienie tej informacji i powiedzenie tych, których chcemy, przepraszam za handlowy język, przechytrzyć, jeśli będą wiedzieli, jakie jest nasze stanowisko i jakie alianse budujemy. Drugie pytanie. Czy wtedy, kiedy Skarb Państwa prowadzi trudne niekiedy negocjacje w procesach dotyczących gospodarowania mieniem, czy prowadzi procesy sądowe i zamawia opinię w kancelarii prawnej i do czasu zamknięcia procesu i osiągnięcia wyniku analizy, wskazówki nie powinny być w imię interesu publicznego udostępniane powszechnie z jednego prostego powodu, że wtedy partner, przeciwnik po drugiej stronie
Wiedząc to, no inaczej buduje swoją taktykę sporu. Co oznacza przegrana takiego sporu? Gdyby Polska nie wynegocjowała rozwiązań dotyczących z Polska, mówiąc Eureko, prawdopodobnie musielibyśmy wypłacić dobrych parę miliardów złotych z kasy publicznej związanych z różnymi przeszłymi zdarzeniami związanymi z prywatyzacją PZU. Czy dobrze było, że podjęliśmy negocjacje? Tak. Czy były potrzebne w negocjacjach różnego typu opinie prawne różnych kancelarii? Tak. Czy dobrze było, że one nie były powszechnie dostępne w tamtej fazie? Tak. Czy dobrze będzie, jeśli historyk pisząc o tym sporze nie będzie miał dostępu do tych informacji? Nie. Powinien mieć dostęp. I proszę zwrócić uwagę, te zmiany, które może w nie najlepszej prawnie formule przedstawialiśmy wtedy, kiedy projekt wychodził z rządu do parlamentu, mówiły o ograniczeniach, mówię potocznie, nie mówię językiem prawnym teraz, w dostępie do informacji publicznej, nie ze względu na widzimisię władzy, tylko ze względu na pojmowanie takie czy inne, to się spierajmy o to pojmowanie interesu publicznego. W Sejmie klimat był taki, i znowu bez obsłonek to nazwę, ja miałem wrażenie, że my tym projektem ustawy robimy milowy krok, jeśli chodzi o dostęp do informacji publicznej, o bezwarunkowość. Spór zażarty na Radzie Ministrów o to, czy można jeszcze wyciągnąć jakąkolwiek złotówkę, a może dużo, dużo więcej, wtedy, kiedy byłaby informacja ta ponowna przekazywana w celach komercyjnych. Twarde stanowisko premiera, żadnej złotówki, nie zarabiajcie na to. Moim zdaniem ta ustawa jest przełomem. Wtedy, kiedy poszła do parlamentu, z takich czy innych powodów, słabości polskiej debaty publicznej, poszukiwania sensacji i tak dalej, jedno było, tak? Czy jest 5A, bo tak to było wtedy chyba umieszczone, zdefiniowane, czy 5.1a, że jest ograniczenie i co z tym zrobić, opozycja, zbliżał się czas wyborów, nie będziemy głosowali, nie wyjdzie spod komisji, nie wyjdzie z komisji. Powstało pole do kompromisu, żeby się z tego rozwiązania wycofać i takie rozwiązanie zostało przyjęte. Znaczy wycofano się z tego, ustawa została przyjęta. Ponowna analiza, także ta, która została zawarta w 17 bodajże stronicowej ekspertyzie Kancelarii Senatu, pokazała, jakie są zagrożenia z punktu widzenia interesu publicznego. Senat w innej, lepszej prawnie, bezpieczniejszej prawnie, zdrowszej prawnie formule, przywrócił intencje, tak? Zresztą zawężając, bo o ile możemy to tutaj pokazać, te ograniczenia, które były wprowadzone wyjściowo, dotyczyły nie tylko kwestii związanych, możemy następny slajd, związane były nie tylko z kwestiami związanymi z interesem gospodarczym, ale także bezpieczeństwem państwa i kilka było czynników, tak? Czyli mówiąc krótko, poprawka senacka poszła bliżej, nie jest tak daleka, jak to, co wyjściowo było. Rozumiem państwa rozgoryczenie, swoje również, dotyczące tego, że to się pojawiło nagle i zmieniło nam charakter dyskursu. I w związku z tym, moja propozycja jest taka, abstrahując od tego, co się z tym projektem stanie, aczkolwiek moje prywatne zdanie jest takie, że jeśli ten projekt wyląduje w koszu, to nie wiem, czy na nowo będzie ktoś miał energię, żeby go przeprowadzić z budowaniem tej otwartości, bezwarunkowości, dostępności, nieodpłatności i tak dalej, i kiedy to się stanie, kiedy te repozytoria zaczniemy budować, jaki będzie klimat przy ustawie o otwartych zasobach i tak dalej. Ale stanie się tak, jak się stanie. Natomiast co uważam jest istotne? Bez względu na to, co się stanie, ja przepraszając państwa za zawirowania, które wokół tego się stało, zawirowania, jeśli chodzi o tryb procedowania, chcę bardzo jasno powiedzieć, że musimy myśleć o tym sporze między interesem wolności, a interesem publicznym, w imię którego pojawiają się pewne ograniczenia. I pilnować, żeby te ograniczenia nie szły za daleko i starać się rozumieć wzajemnie, jaki jest powód, jaka jest przesłanka
że w imię ochrony interesu publicznego państwo chciałoby, żeby jakaś informacja w określonym czasie nie miała tego pełnego wymiaru otwartości. Dyskutujmy o tym, dyskutując o różnych innych sprawach, o których mówił otwarcie pan premier zawsze, na przykład jest kodeks karny i jest sieć. Reguły kodeksu obowiązują w życiu realnym. Czy reguły kodeksu obowiązują i mają obowiązywać w sieci? No w oczywisty sposób odpowiemy na to jako obywatele, że tak. Ale czy mamy inteligentne na dzisiaj zapisy, które nie wydawają tak zwanego dziecka z kąpielą? Nie. Ale to pracujmy nad tymi zapisami. Pracujmy nad uszczegółowieniem. W związku z tym, kończąc już i przepraszając za spóźnienie i przepraszając za może zbyt długi wywód, zbyt dużo zrobiliśmy razem w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, żeby teraz powiedzieć sobie, co się na siebie obrażamy. W związku z tym uważam, że powinniśmy wrócić do dialogu i ponieważ ta sprawa okazała się tak czuła, związana z tym, gdzie pojawia się jakie ograniczenie w tym sporze między wolnością a bezpieczeństwem, to wygenerujmy, nie wiem, jeśli państwo będziecie do tego gotowi i mieli taką chęć, swoich przedstawicieli, kilka osób łącznie z prawnikami, my po naszej stronie, i poddajmy analizie nie tylko to, co stało się przy tej ustawie i co jest związane z zapisami tej ustawy, ale w różnych innych dziedzinach, tak? Żebyśmy teraz, robiąc te różne milowe kroki w otwartości, zrobili ten bardzo trudny, i w wielu krajach on jest bardzo przecież trudny, krok związany ze znalezieniem, jeśli nam się uda, odpowiedniego balansu, odpowiedniej równowagi między tą sferą wolności, a sferą bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego. Co ty, dziękuję. Proszę nie chodzić, panie ministrze, bo może wyzyskamy jeszcze jakieś... Jeszcze dwa i pół tygodnia, więc... Tak. Proszę nie pozbawiać państwa tego prawa. Jeżeli ktoś ma pytania, to mamy kilka minut. Pan Medni z Uniwersytetu Warszawskiego. Panie ministrze, ja myślę, że nie musi nas pan tutaj, jak sądzę, jesteśmy przekonywać co do wartości, które stoją za tymi ograniczeniami prawa dostępu do informacji publicznej. Ja sam poza uniwersytetem pracuję w kancelarii prawniczej, która reprezentuje w niektórych sporach Skarb Państwa i mamy świadomość tego, że informacje, które są w takich procesach wymieniane pomiędzy pełnomocnikiem a klientem, one powinny pozostać przez jakiś czas tajne. Tylko moim problem, który tutaj się pojawia, pomijam tę kwestię trybu i tak dalej, bo wszyscy mamy jakiś, powiedzmy, niedosyt tutaj co do tego trybu uchwalenia. Kwestia jest taka, że przecież taki klient, taki reprezentant Skarbu Państwa ma inne instrumenty prawne istniejące już dzisiaj, na przykład mówię o ustawie o ochronie informacji niejawnych, które pozwalają takie punktowe wyłączenie jawności tego typu informacji. Dlaczego te instrumenty są lepsze? No dlatego, że to są instrumenty, które można wykorzystać w konkretnym przypadku, w konkretnej sytuacji. Natomiast tu mamy do czynienia z wyłączeniem, które przede wszystkim jest oparte na takich bardzo niejasnych przesłankach. Znaczy one to są jakieś takie niedookreślone różne pojęcia. I jakby klauzula wyłączenia staje się pewną regułą. Zdecydowanie lepsze byłoby właśnie posługiwanie się punktowymi instrumentami na zasadzie wyjątku. I takie instrumenty moim zdaniem są. No, może też od razu w tej sprawie, bo to tak wyostrzy może i dyskusję, to oczywiście jest warte rozważenia, tak? I opinie prawne, które tutaj powstały już po fakcie wtedy, kiedy pojawiły się w debacie publicznej wypowiedzi na ten temat, raczej nie są jakoś bardzo przychylnie do tego nastawione, co nie zmienia faktu, że powinniśmy i ten wątek głębiej, tak, o wiele głębiej rozważyć. Tak. Kwestia polega na tym, w tym zapisie, który powstał, jest ograniczenie, ale jest też pewien wymóg ważenia sytuacji. Znaczy to nie jest bierne, nie jest automatyczne, tak? Że wszystko podlega, tylko ważenia sytuacji.
i ważenia sytuacji, kiedy uznać, że to nie że to jest chronione, tak? Zasłonione na pewien czas, zasłonione, niedostępne na pewien czas. Nadawanie klauzuli, to po pierwsze nie każdy ją może nadawać, to nie jest taka prosta procedura. Ona uruchamia cały łańcuszek, tak? I nadawanie klauzuli w różnych sytuacjach, także w sytuacjach prowadzenia tego postępowania, Skarb Państwa, kancelarii i tak dalej, jest o tyle bardziej skomplikowane, że konsekwencją tego jest to, że dostęp mogą mieć tylko osoby, które mają określone uprawnienia. I teraz z obywatelskiego punktu widzenia można powiedzieć tak, ja przepraszam, bo wyostrzę, tak? Czy w związku z tym każdy prawnik w Polsce powinien się ubiegać, procedura nie jest specjalnie przyjazna, tak, w tym aspekcie, powinien się ubiegać o to, żeby mieć dostęp do informacji o charakterze niejawnym. Ja uważam, że to jest ten problem, tak? Wykonywanie zawodu pod warunkiem, że, bo nigdy nie wiem, tak? To zawsze trochę trwa i tak dalej. Nagle się może okazać, być może ja wymyślam sytuację, ale są określone rygory związane z niejawnością, że mamy zespół, który pracuje nad rozwiązaniem jakiegoś problemu i nie można podjąć dyskusji w momencie, kiedy jest ta klauzula nałożona, tak? Bo nie ma osoby, która by ją zdjęła, bo kto inny ją... Przy klauzulach niejawnych są osoby, które podejmują takie decyzje i są osoby, które mogą to zdjąć. Nie może zdjąć, jeśli ktoś indywidualnie, tak, podjął decyzję w określonej sytuacji, a nie chce wchodzić w różne szczegóły funkcjonowania państwa, co mi się zdarzyło, takie decyzje klauzulowania w określonych okolicznościach ze względu na dobro publiczne podejmować. Ale to tworzy moim zdaniem ten rodzaj zawirowa, tak? Znaczy w gruncie rzeczy też tworzy zagrożenia. Ja nie mówię, że nie, tak? Bo mamy dwie ścieżki. Albo to rozwiązanie zostanie przyjęte, tak? I wtedy i tak prawdopodobnie powinniśmy się publicznie zastanawiać, czy nie znaleźć rozwiązania bardziej, co do którego będziemy zgodni, czyli jakiejś nowelizacji tego zapisu. Albo nie zostanie przyjęte, to i tak będziemy mieli problem. Mówię o akceptacji prezydenta, to i tak będziemy mieli problem, bo mimo wszystko będziemy chcieli wrócić do całej tej ustawy, w związku z tym i tak będziemy szukali rozwiązania. Tak czy siak, wszystkie, że tak powiem, możliwe rozwiązania powinny dzisiaj leżeć na stole. Dwa kolejne pytania. Piotr Pawlowski. Rzeczywiście konstytucja pozwala na ograniczenie prawa do informacji ze względu na ważny interes gospodarczy państwa. Tutaj na sali są osoby pewnie, które mają dosyć dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o wydobywanie informacji publicznej, często zakończone niepowodzeniem, mimo tego, że przepis jakby jeden czy drugi pozwala na wydobywanie tego typu informacji. I jakkolwiek, no, trudno się nie zgodzić, że tego typu interes gospodarczy państwa wart jest ochrony, to również trzeba pamiętać, że ten interes gospodarczy jednak to jest interes gospodarczy państwa, czyli nas wszystkich. A jeżeli nas wszystkich, to pewnie również on będzie chroniony w ten sposób, że państwo będzie działać zgodnie z zasadą legalizmu, tą wyrażoną w artykule 7 Konstytucji. A właśnie na podstawie tejże właśnie zasady, już dwukrotnie przynajmniej, Trybunał rozstrzygał, że jeżeli ktoś, tak jak Senat zrobił, wyszedł poza ten obszar propozycji Sejmu po trzecim czytaniu, no to jest naruszenie zasad. Również tych zasad, które chronimy, kiedy myślimy o interesie gospodarczym państwa. Czyli jedno z drugim wiąże. Nie możemy jednego chronić, uznając, że gdzie indziej możemy przymknąć oka. W tym momencie wydaje mi się, że zasada legalizmu jest równie ważna jak interes gospodarczy. Tyle. Jak państwo zauważyliście, ja w wielu sprawach stoję na przegranej pozycji w różnych sporach, więc właściwie się już do tego przyzwyczaiłem. Ja nie toczę z państwem sporu w odniesieniu do artykułu 7, tylko w odniesieniu do artykułu 61.
czyli walczę o meritum, tak? Natomiast są odpowiednie instytucje, które powinny ocenić, jak to było i moim zdaniem istota dobrego funkcjonowania państwa polega też na tym, że określone instytucje mają określone kompetencje. Nie moją kompetencją jest wydawanie wyroku w tej sprawie, są odpowiednie instytucje i szanuję to, tak? Nawet jak w sprawie ustawy o redukcji zatrudnienia stawałem przed Trybunałem Konstytucyjnym, przegrałem, ku swojemu zdziwieniu widzę, że projekt wraca w programie SLD wyborczym, ale to zupełnie co innego. Także proszę mi pozwolić, tak? Ja nie tutaj go nie oceniam. To jest przedmiotem, musi być przedmiotem innej analizy i oceny odpowiednich instytucji. I dobrze, że tak jest, tak? Znaczy, byłoby oczywiście bardzo źle, gdybym ja uważał się za nie wiadomo kogo, kto może powiedzieć tak czy siak i tak dalej. Nie, znaczy ja bronię pewnego meritum, bo tak czy inaczej uważam, że będziemy na ten temat dyskutowali, tak? Ze względu na historię tego projektu. Dziękuję za takie bardzo mocne zwrócenie uwagi. Proszę Państwa, dwa ostatnie, bardzo krótkie pytania. Maciej Smik. Panie Ministrze, chciałbym wymienić tajemnicę państwową. Mamy całe mnóstwo różnych regulacji. Mamy tajemnicę radcowską, adwokacką, postępowanie przygotowawczego, lekarską, dziennikarską. Jest tych rozwiązań naprawdę bardzo dużo i czy w tym kontekście trzeba zostawiać władzy wykonawczej tak daleko posuniętą swobodę, że to ona zdecyduje, że coś tam ważny interes państwa ewentualnie może naruszyć i w związku z powyższym tego nie ujawni. I druga rzecz, chciałbym zwrócić uwagę na to, co pan minister powiedział o negocjacjach z Eureko chociażby. To znaczy, że dotychczasowe rozwiązanie jakoś się sprawdziło, można było utajnić. To uważam, że to jest kontrargument w stosunku do tego, żeby coś zmieniać. I to, co do tej pory działa, to proszę zwrócić uwagę, my rozmawiamy i spieramy się o porządek, który buduje nowa ustawa. W starym porządku ustawowym urzędnikowi było o wiele łatwiej, przepraszam za to określenie, trochę mataczyć, żeby się wywinąć od udzielenia odpowiedzi i powiedzieć, że to jest niedostępne. Więc być może w tamtej historii ze słusznych powodów i przesłanek, ale nie udzielono informacji. My mówimy o ustawie, która bardzo klarownie porządkuje wszystkie rzeczy dotyczące dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji publicznej. W tym jednym punkcie reguluje to inaczej, ale reguluje. Więc ja bym nie porównywał tych sytuacji. Natomiast pozwolę sobie nie zgodzić się z takim określeniem, że tak, był pan łaskaw użyć takiego ciągu znaczeniowego, tak, że państwo w imię nie wiadomo czego, coś określa i tak dalej. Wie pan, jeśli przyjmiemy, że państwo jest albo powinno być emanacją obywateli i dobra publicznego, to czy państwo przegra w jakimś sporze, procesie parę miliardów złotych, które trzeba będzie wyłożyć z budżetu, czyli wziąć je z podatków obywateli de facto, firm i tak dalej, i tak dalej, z dochodów państwa. Czy nie, no to moim zdaniem państwo postępuje słusznie, dbając o ten interes publiczny. I ja rozumiem, że z perspektywy kogokolwiek, tak, takiego swoistego, proszę się nie obrazić, ale to jest naturalne, swoistego egoizmu obywatelskiego, to w ogóle może nie mieć znaczenia. Tak? A co mnie obchodzi? Tak samo jak mamy egoizmy grupowe, tak? A co mnie obchodzi, że my się domagamy podwyżki takiej czy innej? No ale od tego jest państwo, żeby w tej trudnej sytuacji mówiło, rozumiemy wasz interes, rozumiemy waszą postawę, rozumiem postawę obywatela, który mówi, że chciałby wiedzieć wszystko. Rozumiem. I tu jest taki odwieczny w pewnym sensie spór związany z rządzeniem. Jeśli tylko przyjmiemy z dobrą wolą, że państwo mówi nie przeciwko temu obywatelowi, nie dam ci i tyle, tylko państwo mówi, nie mogę teraz ci tego dać, dlatego, będzie to ważone, to uważam, że to jest racjonalne. Gdyby oczywiście państwo pokazywało to, co pokazywałem, tak, czy gest Kosakiewicza, czy cokolwiek takiego, to oczywiście samo by się ośmieszało, tak? I moim zdaniem, proszę się nie gniewać, dzisiaj, pod rządami dzisiejszej ustawy, my mamy mnóstwo sytuacji,
której bardzo często informacje, które w oczywisty sposób powinny być publicznie dostępne, gdzieś w jakimś urzędzie i tak dalej, ze względu na to, że jest osobowościowy zestaw ludzi, którzy podejmują decyzję, podpisują, że nie, nie można, bo to czy tamto. Więc jakby to też chcemy zmienić, ale uważam, że państwo, każde państwo w określonych obszarach musi, tak, zdefiniować to, co mieści się w sferze tego chronionego, że tak powiem, bezpieczeństwa. Dyskusja dotyczy tego, jaki to jest obszar, tak? Proszę zwrócić uwagę, bo w Polsce dyskutujemy, czy informacja o stanie zdrowia, nie wiem, prezydenta, premiera i tak dalej, powinna mieć charakter publiczny, czy nie. Znowu jesteśmy na takiej granicy między przejrzystością, pełnym dostępem właśnie do informacji i wiedzy. Nie można tu powiedzieć, że względy bezpieczeństwa państwa zakazywałyby takiej informacji. No, ktoś może mieć postawę moralną taką, że uważa, że jest sfera prywatności, także osób, które pełnią funkcje publiczne, która nie powinna podlegać, że tak powiem, ogólnemu upublicznianiu, ale to jest właśnie przedmiotem dyskusji i sporu także we współczesnej demokracji. Dziękuję i za to pytanie również. Ja mam odpowiedź, a nie pytanie w zasadzie dla pana ministra. Dziękuję, że pan podniósł temat dialogu i za dość dobre podsumowanie, z którym myślę, że i Fundacja Panoptykon, i Internet Society, które no, współdziałały w tym procesie, się zgodzą, ponieważ pan złożył swoją propozycję, którą z radością słyszymy. Chciałabym odpowiedzieć, że no, również po naszej stronie jest otwarty, żeby próbować ten proces kontynuować, chociaż rzeczywiście nauczeni doświadczeniami tych 6 miesięcy na pewno musimy myśleć o reformach, o otwarciu tego, o stworzeniu jasnych reguł gry, kto ma dostęp do tego procesu, kto jest wyłączony, na jakich zasadach, jakie są konsekwencje naszych ustaleń, jaką realną siłę mamy, bądź jakie nie mamy, tak żeby te reguły były jasne dla wszystkich, bo myślę, że to pomoże i państwu, i nam. No, bronić efektów tego procesu, w który my dzisiaj również wciąż wierzymy, rozumiejąc, że to jest początek, który no, okazał się trudny, ale to nikogo nie dziwi, bo po raz pierwszy był taki eksperyment chyba robiony w Polsce, więc nie można było się spodziewać łatwej drogi. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz nagrodę dla państwa za przeciągnięcie pierwszej części bez przerwy, zrobimy lunch, a przerwa kawowa wystąpi jeszcze. Czy mogę jedno zdanie? Oczywiście. I przepraszam, że tak sformułuję. Mówiąc krótko, czy mogę powiedzieć panu premierowi, że będziemy ten dialog kontynuowali? Przy wszystkich kłopotach, jakie mieliśmy, uczymy się na błędach, ale że będziemy dalej współpracowali, bo moim zdaniem to jest jedyna droga, żeby z czasem, że tak powiem, po każdej ze stron, także po tej stronie, która jest mniej nowoczesna, bardziej ociężała, często też bardziej skupiona, osobna, tak, na sobie, żeby się uczyć tego nowego modelu otwartości, który w XXI wieku jest rzeczywistością. Mogę tak powiedzieć? Tak. Dziękuję państwu.